I witam wszystkich. Ludzie zawsze gadają. I witam wszystkich, zagrajmy w Gothic, czwarty odcinek. Kontynuujemy. Cień się myje. My możemy co najwyżej pobrodzić sobie w tej kałuży. Gdzie jeszcze nie byłem? Co zamierzasz zrobić z tą... No właśnie, broni nie polecam wyciągać, bo się wtedy denerwują ludzie stojący dookoła. Jest i Diego. O, wcześniej go ominąłem całkowicie. Jest jeszcze jakiś Grim, to najpierw z Grimem porozmawiamy. Jestem tu nowy. Żółtodziób, co? Nazywam się Grim. Też jestem tu od niedawna. Wrzucili mnie niedługo przed tobą. O! Witaj w klubie, tak? Jak wygląda życie w kolonii? Nie jest źle, jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Tylko same chłopy. Co mam zrobić, jeśli chcę zostać przyjęty do tego obozu? Na początek musisz zostać cieniem. W tym celu poszukaj sobie jakiegoś wpływowego opiekuna. Kogoś, kto wyjaśni ci, co w trawie piszczy i wskaże ci właściwą drogę. Czyli na Diego. Twoim miejscu trzymałbym się blisko Diego. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. On podda cię testowi zaufania. Dla każdego wygląda on trochę inaczej. No i musisz wypełniać jeszcze zadania zlecane ci przez cienie. Jeśli ci się uda, zostaniesz jednym z nas. A jak wyglądał twój test zaufania? Tego nie mogę ci powiedzieć. O takich rzeczach lepiej nie mówić głośno. Ale to może powiesz mi po cichu. Dobra, porozmawiałem z niego. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co to trafiłeś. Taki chojrak. Powinni temperować szybko takich chojraków, jak bezimienny. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. Król zakładnikiem terrorystów. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. No właśnie, skoro priorytetem jest wydostanie się z pod bariery, to lepszym wyborem będzie jakiś inny obóz niż stary obóz. Na przykład... Trzymaj się. Nowy obóz. No i porozmawiamy jeszcze z Turusem. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić? Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę? Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie 1000 bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. W cholerę dużo. 1000 bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Masz tu swoje 1000 bryłek rudy, ale nie mam 1000 bryłek rudy. Ciekawe, co się stanie. Masz tu swoje 1000 bryłek rudy, a teraz pozwól mi przejść. Próbujesz mnie okpić, chłopcze? Nie masz 1000 bryłek rudy. Sorki. Nie będę mówił, że mam list do magów ognia, ponieważ on wygląda bardzo, bardzo groźnie i ma bardzo duży miecz.
Dobrze, to teraz tak. Obeszliśmy już w sumie cały stary obóz. Niemniej jednak mamy do pogadania z Fletcherem, tak? Który zastępuje zaginionego strażnika Neka. No jest jeszcze wrzód. A porozmawiam z wrzodem. Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel. Spadaj. Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. I się teraz... Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. I się teraz wrzut przyczepił. Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam, tak? Rozumiem. Będę się trzymał na uboczu. Nieprawda. Nieprawda. On cały czas będzie ze mną chodził teraz. Jest sposób, żeby się go pozbyć. Być może zaraz to zrobię. Zobaczymy, jakie zadanie ma Roczka dla mnie. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. A jeśli okradnę Rączkę, to wtedy też? Aha, dobra, czyli po prostu trzeba się czegoś nauczyć i on wtedy już nam powie, że jest okej. Okay. Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie. Spokojna głowa. Niestety to się będzie działo teraz cały czas. Czy dałem szedłem? Chyba tak. Nie szedłem dołem. Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć? Myślałem, że stary i to nowy proste. Obóz nie dogadują raz się najlepiej. Organizujemy walki. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? Z nowego obozu dostają po głowie, gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Dziwny błąd się tu wydarzył z kwestią dialogową. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników. Ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Też nie mamy ani punktów umiejętności wystarczająco dużo, ponieważ wciąż jesteśmy na pierwszym poziomie, ani brojek rudy. Jednak to dużo daje i to warto zrobić kiedyś. Chciałbym obstawić walkę? Chciałbym obstawić Przecież walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Tutaj jest chrząszcz, ale nie chcę go atakować, ponieważ wyciągnięcie broni spowoduje, że oni się wszyscy zdenerwują. Chyba że jeżeli spróbuję pięściami go zabić, to może wtedy nie. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Czyli trzeba wygrać. Nie będzie to proste, prawdopodobnie? Przepuść mnie. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Zapiszę grę sobie. Być może wrzut wpływa na to, że się dzieją tutaj dziwne rzeczy z dialogami. To jest chyba jeden z tych wojowników. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Nie chcę go wyzywać na pojedynek. Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Może nie. Pokażę dialogu, będzie mnie napastował.
Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Jest taki pewien siebie. Ale może wyniki to potwierdzają. Co tu robisz? Ja? Walczę ku chwale wielkiego śniącego. Z gołą klatą. Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Możemy się go zapytać, ponieważ wygląda na wielkiego fanatyka. Jestem ciekaw, co powie na ten temat. Kim jest w naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą ci na to pytanie znacznie lepiej niż ja. Powiem ci tylko tyle. Śniący będzie naszym zbawicielem. Przyprowadził nas tutaj i z jego pomocą uda się nam stąd wydostać. Tak, nasze oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. Na czym polega rytuał, który planujecie? Przewidzieli, że wspólne przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. Prędzej czy później i tak co zrobimy? O, możesz mi opisać drogę do waszego obozu? Mógłbyś opisać Starym mi drogę do waszego obozu? Znajdziesz kilku nowicjuszy bractwa, którzy chętnie wskażą ci drogę do obozu na bagnie. Znajdź któregoś z nich i porozmawiaj z nim. Okej. Już spotkaliśmy gościa, który może to Czy zrobić. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy, nie wiem dokąd chcesz iść, ale... Dobra, chodź w rzut, coś ci pokażę. Bo ty mi psujesz dialogi i trzeba się z tobą uporać w trybie natychmiastowym. Zapiszemy grę. I to, żeby się wrzoda pozbyć, trzeba zrobić tak. Bierzemy miecz. Walka! Jak nie przestaniesz tym wymach... I wrzut uciekł. Uciekł daleko. Co ja zrobiłem, jak grałem w tą grę pierwszy raz? Zabiłem wrzoda. Wbiłem w niego miecz. Wrzod umarł. Zginął śmiercią ostateczną. Już nigdy więcej nie wstał. Nie wiedziałem wtedy, że można wrzoda po prostu pobić. I on wtedy zrezygnuje z łożenia za nami. No cały czas ucieka. To niech sobie ucieka. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano. Zaczajam się. Szoszczę zostawię w spokoju, ponieważ mam wystarczającą ilość ich mięsa, tak? Sprawdźmy w ekwipunku jeszcze. Nie, mam dwa, to muszę jednego załatwić. Dobrze, to spróbujemy załatwić takim razie tego chrząszcza. Ale to się chyba mieczem nie uda zrobić, jeżeli dobrze kojarzę i trzeba to zrobić. Być może kilofem się da to zrobić, ale skoro kiedyś się to udawało zrobić pięścią, to zrobimy to pięścią. Okej, okay, mamy mięsko. Mamy też 10 punktów doświadczenia. Zresztą wszystkie chrząszcze można tak traktować. Oni się chyba nie denerwują, jak nie mam broni. Zresztą już o tym wspominałem. Jak nie mam broni, a wejdę w tryb atakowania. Okej, okay, tu jest kowal. Idziemy dalej. Czy Fletcher był wcześniej? Fletcher był chyba wcześniej. Ten gościu, który mówił, że jego tu nie ma. O tego mi chodzi. On był gdzieś tutaj. No właśnie. Wiesz, gdzie się podziewa Nekt? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Chodzi o Neka. Tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. Doskonały dialog. Przepuść mnie. No ten cały Snaf nam powiedział, że to on tego właśnie Neka wysłał po grzybki.
Z Gajem już gadałem, nie? No. Ktoś jeszcze ciekawy jest tutaj, może? Nie, już nikogo tutaj ciekawego nie ma. Być może jest to dobry moment, żeby opuścić w końcu stary obóz, wyjść tym drugim wyjściem. Zresztą sprawdźmy, przepis Snafa. Wysłał mnie po 3 chrząszcze i 5 grzybów. Piekielniki rosną przy łące przy zawalonej wieży południowej bramy. Gdzie jest zawalona wieża, to my wiemy. Zatem wystarczy tam jeszcze dojść. Niestety w tej grze w tym momencie biegamy najszybciej jak się da. Znaczy da się jeszcze szybciej pod warunkiem, że wypijemy eliksir szybkości. Ale po pierwsze tego eliksiru w tej chwili nie mamy, oczywiście. O, szcza. Doskonale. Poglądaliśmy sobie. Po pierwsze nie mamy tego eliksiru w tym momencie, a po drugie nawet jeżeli ten eliksir zdobędziemy, to w ograniczonej ilości. Jest zaledwie kilka butelek w całej grze. Wyszliśmy południową bramą ze starego obozu. Sprawdźmy jeszcze raz, gdzie są te grzyby. Rosną na łące przy zawalonej wieży południowej bramy. Mam nadzieję, że nie tam, gdzie chodzą te ścierowojady. W międzyczasie weźmiemy jagody. Nie, jednak tutaj są grzyby. Piekielnik i koszki chleb. Widzę, że te grzyby wyglądają identycznie, więc tylko po nazwie możemy je rozróżnić. Swoją drogą, grzyb o nazwie piekielnik brzmi podejrzanie, także nie podejrzewałbym go o jadalność, ale jednak, jak widać, jest całkiem pożywny. Chociaż gorzki chleb jest jeszcze bardziej pożywny. Swoją drogą, ciekawe skąd ta nazwa. Czyżby był niesmaczny? Piekielnik w takim razie jeszcze bardziej niesmaczny. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Jak to? Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Jest w ogóle noc, a polecili nam, żeby po nocy się nie kręcić. Wróćmy do kucharza. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Pogadajmy lepiej o czym. Ale to będzie możliwe? Nie wiem, czy z tą zawaloną wieżą będzie jakaś akcja później. Ja tam się nie mieszam. Jest to niestety dosyć długa droga. To jest potrawka, czy możemy to zabrać? Potrawka z chrząszcza. No zabrałem. Mi się nic nie stało. A ponieważ jest noc, to może się okazać, że kucharza nie będzie. A jednak jest. Ale fajnie! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą. Moglibyśmy robić to częściej. Nie mam nic do roboty przez większość dnia. Jeszcze się wrzut nie odczepił. Ale to się nie uzdrowił. Schowajmy miecz, nie chcę go atakować mieczem, chcę go atakować pięściami. Ty wrócisz teraz co, do swojego domu? Nie, po prostu ucieka najdalej jak się da. No dobra, to jest całkiem niezły wynik. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Pff, jaki dźwięk. Nie wiem, do wanny to wsadził łyżkę. Bo rzucił coś ciężkiego. Jeszcze nie jest gotowa. Nie wiem, czy mam tutaj czekać przy tym, aż skończy przy nim. Czy po prostu wrócić później? Zdobyłem w każdym razie 100 punktów doświadczenia. Jest to mało, jeżeli chodzi o zdobycie kolejnego poziomu. Niestety z tego, co widzę, to będzie trzeba jednak wyjść za obóz i tam
pozdobywać trochę punktów doświadczenia na zwierzętach. No nie wiem, co z tym snafem. Już skończyłeś? Nie. Może wystarczy pójść do domu, przespać się i wrócić tutaj z rana. Także tak postąpię. Jeden z tych domów był właśnie tym, który mi dali. To jest ten dom. Mogę sobie tutaj wejść spokojnie i skorzystać z łóżka. Odespać do rana, zlikwidować odgłosy nocy i ciemność. I się zawiesiło. W sensie nie mogę już nic zrobić. Wspaniale. No, to będę musiał do tego momentu dojść poza filmem jeszcze raz. W tym momencie przerwiemy nagrywanie i ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. Będę też pamiętał, żeby zapisywać części.